Małgorzata, matka Polka, prowadzi wódek. Tu jest Fifi. Fifi, powiedz cześć. Cześć. Pomachaj. No, pomachaj. A buziaczka dasz? Wyślij buziaczkę. No, super. Chodźcie dalej, bo mamy kilka fajnych widoków przed nami. Matka Polka. Dziecko jedno, plecak. Drugie dziecko tutaj idzie. Ona. Mnie to nie śmieszy, wiesz? Czemu ciebie to nie śmieszy? Bo to ja muszę iść z dwójką dzieci. Ale ty jesteś matka Polka przecież. Takiej szukajcie zawsze. Poradzi sobie z dziećmi, kiedy ten jej głupi stary ma jakieś swoje wybryki. Takiej do pabu... nie ma. Słucham? Takiej drugiej nie ma. No nie ma. I Rudy ją zarezerwował. Chodź do taty, Fifi. Dawaj. Hej. Tutaj pięknie widać po drugiej stronie rzeki Westerplatte. Nie muszę nikomu przedstawiać, co to jest. Chyba że temu małemu, to temu będę musiał wytłumaczyć za kilka lat. Tam jest Gosia, ale... O, patrzcie, jak ładnie macha. Jeszcze raz pomachaj. Troszkę się zmęczyłem, nie policzyłem tych schodów, ile tam było. Stawiam, że ich było całkiem sporo. Małgorzata by nie weszła na pewno. Ale tak jak tam widzieliście, fajna sprawa, fajna dawka i widoków, i wrażeń właśnie przez to, że patrzymy na piękną panoramę, na morze, na panoramę portu. Ale jeszcze co jest fajne, to dawka historii, bo ja tego na przykład nie wiedziałem i się dowiedziałem teraz, że właśnie prawdopodobnie druga wojna światowa zaczęła się od strzałów w tym miejscu. Teraz obeszliśmy teren portu wokół i idziemy na zachodni falochron, żeby chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to z latarni morskiej właśnie było pięknie widać to miejsce, gdzie idziemy. Idziemy na teraz aktualną latarnię, taką zieloną, na zachodnim właśnie falochronie i stamtąd pokażemy piękny widok na ujście Marcej Wisły i Zatokę Gdańską. Niestety dzisiaj tak wieje, że nie chciałem brać tutaj Filipa, bo on cały tydzień był chory i nie chciałem, żeby go przewiało, ale bardzo żałuję, że ani Gosia, ani Filip nie zobaczyli tych widoków, bo to jest po prostu piękne. To postarałem się wam to nagrać jak, tak dobrze, jak tylko mogłem, ale te widoki są po prostu przepiękne i trzeba to zobaczyć na żywo. Teraz wybieramy się na kolejną rodzinną wycieczkę. Tym razem jedziemy zobaczyć tak naprawdę najlepsze widoki, jakie można dostać w Trójmieście. Jeszcze zanim pójdziemy na taras widokowy, który jest na samej górze tego wielkiego wieżowca, to wejdziemy sobie do Olivia Garden i zobaczymy, myślę, że bardzo fajny ogród. Oto przykład, jak za 10 zł można zrobić sobie ekskluzywne wakacje pod palmami. Dokładnie. Bierzcie przykład z Rudego. Niby drogo, a jednak tanio. Trzeba przyznać, że jest to szczerze niesamowite miejsce, bo niby Rudy na wakacjach tylko w Gdańsku, a jednak w dżungli. A dodatkowo mogę sobie usiąść tutaj właśnie w fajnym foteliku, z dala od wszystkich, odpocząć i nawet wypić kawkę, bo jest tutaj też odpowiedni właśnie bar.
jak pewnie część z was wie, mam w swojej rodzinie Brazylijkę i ona jak bierze mango i sprawdza, to zawsze brała mango, tą, gdzie się przyczepiało mango, gdzie ogonek wisiał z mango i tam wąchała, jak intensywny jest zapach, żeby sprawdzić, czy właśnie owoce jest dojrzały, czy nie. Tutaj jest taki mały tip dotyczący mango od Rudego. Jeżeli myślicie, że osiedlowy monitoring to jest ciężka sprawa, to tutaj macie coś gorszego. Wy nawet nie wiecie, że Gosia was podgląda. A wracając do II wojny światowej, to chciałem wam przedstawić pewną świetną sylwetkę BDS-a, moim zdaniem, który zrobił wiele niesamowitych rzeczy i jak czytałem o nim, to wzbudził mój najszczerszy podziw. Bo to jest człowiek, który jako pierwszy, który kupił pierwszy okręt polskiej międzywojennej marynarki i który robił niesamowite rzeczy, ale to nie ja jestem od tego, żeby o tym opowiadać. Przestańcie sobie, sprawdźcie, Józefa Onruga, to jest serio typowy BDS, którego podziwiam. Jak ci się podobało? Było ekstra. Super popołudnie zorganizowałem? Bardzo. Kto jest najlepszym mężem? Oczywiście, że ty. No, daj mi się. Nie ruszaj się, jeżeli uważasz, że twój tata jest najlepszym ojcem na świecie. No, jestem najlepszym ojcem na świecie. I tu jest... A do kogo to? Do kogo to? Znasz go? Nie znasz mnie? Kto to prosił Rudego? Nie no, Rudy, ja tak patrzyłem, ty byłeś trochę chudszy, Maciek, wcześniej jak cię widzieliśmy teraz. Rudy nie ma zaproszenia. Go! Otwieraj to! Patrzcie, jak im się podoba mój vlog, jak ich wciągnął. Rudy na wakacjach wciąga wszystkich, nawet tych rudych, którzy są tacy trochę oszukani ludzi, ale jednak chodzi, patrzcie, ma rudą brodę. Ma rudą brodę na 4K, będzie widać. Pół krwi. Pół krwi rudy. Pokażemy, jak papierze. Teraz tu wieczorem jedziemy na trening, można powiedzieć, to jest troszkę rehabilitacja, trening funkcjonalny. Będę robił takie dość dziwne ćwiczenia, które jak na początku robiłem, to się czułem, jakbym nic nie ćwiczył, ale jak zobaczyłem po prostu efekty potem tego wszystkiego, co robię, właśnie skupiłem się na takich zupełnie innych ćwiczeniach, na które nie ma czasu ani miejsca w sezonie, to zobaczyłem niesamowite efekty po tym i to chciałbym wam pokazać teraz po prostu, więc chodźcie, zobaczycie, jak może wyglądać trening, dość nieoczywisty trening sportowca pomiędzy sezonami. Tutaj też, wiecie, jest śmietanka, jest Mariusz, fizjoterapeuta, jest tutaj podwójna korona właśnie w Superlidze Kobiet i jakiś tutaj no name, nie wiem kto to jest, nie wiem w ogóle o co tu chodzi, ale dziwny człowiek. No i Kokos, no chodź Kokos do mnie, no chodź, tak, ty. Nie chcesz już się z bratem widzieć? Tak, tak rzadko go widzisz i nie chcesz się widzieć. Nie, mam życie, ja uwielbiam się z moim braciszkiem. Co ty masz za stylówę? Uwielbiam się z moim braciszkiem widywać. Co ty masz za stylówę? Nie widzisz? Salvador Dali. Jesteś takim artystą trochę, co? Co jestem? Z artystą. No co mam ci powiedzieć, no. Tomaszek, idę z duchem czasu. Z Tomkiem ćwiczymy trening stabilizacji głębokiej. Oczywiście po badaniu, po zbadaniu Tomka wykonaliśmy odpowiednie ćwiczenia stabilizacyjne, aby zabezpieczyć jego układ ruchu przed kontuzjami. Przyznam wam szczerze, że jak pierwszy raz poszedłem do Mariusza, właśnie pierwszy raz ćwiczyłem u niego, to się zastanawiałem, czy aby co na pewno jest to, co mam, to, co powinno być, albo właśnie, czy ja jestem może tak głupi, że ja nie rozumiem tego wszystkiego, ale ten początek to tylko taki był, potem jak z czasem zrozumiałem, to
efekty zobaczyłem niesamowite. Jak widzicie, to był taki niby mały trening, niby takie małe jakieś rzeczy na piłeczkach, coś tam się turla, rusza tu nóżką, rączką trochę, ale pod koniec zobaczyliście, mam nadzieję, że to było widać, jak mi się noga trzęsła po prostu na najprostszych ćwiczeniach, bo to ćwiczyliśmy po prostu precyzję i utrzymania moich po prostu stawów, żeby moje biodro było dobrze utrzymane w odpowiedniej pozycji, żeby kolano, kostka było wszystko utrzymane w odpowiedniej pozycji i dzięki temu było dużo bardziej stabilne i żeby potrafić lepiej wykorzystać siłę wszystkich mięśni, jakie mam w nodze, a nie tylko tych dużych, które są na powierzchni, które są widoczne. Gosia jest gotowa do jazdy i jest gotowa, żeby pilnować wszystkiego, co najważniejsze na grillu, prawda Małgorzato? Oczywiście. Żadna wysiadka, jedziemy. Jesteśmy tutaj w Krzywych. To jest miejscowość niedaleko Borska. Jeżeli chcecie mnie zapytać, gdzie jest dokładnie Borsk, to powiem wam, że w środku Kaszub, na jakimś w lesie po prostu spokojnie właśnie wyjechaliśmy sobie, żeby móc pojeździć po lesie, na jeziora, na pojezierze kaszubskie. Tu jest spokój, można pięknie odpocząć od ludzi. Ale wy ode mnie nie odpoczniecie, bo wam pokażę, jak tu fajnie wygląda, jak tu jest pięknie. A przy okazji pobawię się na kładzie. Spokojnie, w drzewa nie walę! Czy ten chłód to wytrzyma? No będzie tak szybko, Tomek! Jestem ciekawa, jak ty teraz będziesz nagrywać, jak ty masz mokre włosy, nie będą ułożone. Tomasz! Gosia, na działce jestem, mogę. No, tak? Końcówka odcinka to można. A, okej. Okay. Na dzisiaj już mamy koniec. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować i zostawić jakiegoś komentarza. Mówcie, pytajcie coś, jeżeli coś macie, dajcie jakieś rady, coś powiedzcie. Bez was to nie istnieje i trzymajcie się. Do zobaczenia.